Cześć. W tym nagraniu przeczytam dwa fragmenty z książki pod tytułem Ulysses autorstwa Jamesa Joyce'a. Pierwszy fragment. Sprowadź Bluma przy pomocy mnożenia na krzyż ciosów losu, od których chroniły go te zabezpieczenia, i przez usunięcie wszystkich pozytywnych czynników do bezwartościowej, ujemnej, niewymiernej, urojonej liczby. Kolejno, w zstępującym helotycznym porządku, bieda. Domokrążca sprzedający sztuczną biżuterię. Inkasent mający odbierać nieściągalne lub wątpliwe długi, poborca podatku na biednych, a w zastępstwie i innych podatków. Żebranina. Bankrut, oszust o nic nieznaczących aktywach, płacący 1 szylinga i 4 pensy z 1 funta swego zadłużenia, obnosiciel tablic reklamowych. Rozdawca ulotek. Nocny włóczęga. Przymilny pochlebca. Kaleki marynarz. Ślepy wyrostek. Podstarzały pomocnik komornika. Nieproszony gość. Pieczeniarz. Psujący innym zabawę. Pochlebca. Ekscentryczna figura będąca publicznym pośmiewiskiem, siedząca pod dziurawym parasolem na ławce w parku. Skrajne ubóstwo. Mieszkaniec domu starców, Szpital Królewski, w Kilmainham. Pensjonariusz szpitala Simpsona dla nieposiadających środków utrzymania, trwale okaleczonych reumatyzmem lub ślepotą przyzwoitych staruszków. Nadir nędzy. Wiekowy, zniedołężniały, pozbawiony praw obywatelskich, utrzymywany przez społeczeństwo, dogorywający, obłąkany nędzarz. Koniec fragmentu pierwszego. Fragment drugi. Składa się on z 2 akapitów. Pierwszy akapit jest pytaniem składającym się z 2 słów. Za granicą to jest pierwszy akapit, a drugi akapit też jest jednym zdaniem, tylko znacznie dłuższym i składającym się z części, które składają się z najpierw określenia nazwy danego miejsca, a później w cudzysłowiu są komentarze odnośnie tych miejsc i te komentarze będą czytane tekst w cudzysłowiu będzie czytany trochę niższym głosem. Fragment drugi. Za granicą Ceylon ze swymi korzenno-wonnymi ogrodami dostarczający herbatę Thomasowi Kernanowi, przedstawicielowi Pulbroka, Robertsona i Ski. 2 Mincing Lane, Londyn, EC. 5 Dame Street, Dublin. Jerozolima, święte miasto! Z meczetem Omara i bramą damasceńską, cel ostateczny wszelkich marzeń. Cieśnina Gibraltarska, jedyne miejsce narodzin Marion Tweedy. Partenon, zawierający posągi, nagie greckie bóstwa. Giełda przy Wall Street, kontrolująca międzynarodowe finanse. Plaza de Toros w La Linea, w Hiszpanii, gdzie O'Hara z Camerons zabił byka. Niagara, której żadna ludzka istota nie przebyła bezkarnie. Ziemia Eskimosów, zjadaczy mydła. Niedostępna kraina Tybetu, z której żaden nie wraca wędrowiec. Zatoka Neapolitańska, którą zobaczyć oznaczało umrzeć. Morze Martwe. Koniec fragmentu drugiego.